Zaczęła się zima, sypnęło śniegiem, turyści ruszyli w góry. Pewnie stoki są już ich pełne, a nasza sieć grzeje się od selfiaków. Ale jesteśmy na to przygotowani. Pokażę Wam, jak to działa. Jesteśmy w Karpaczu. Na co dzień mieszka tutaj kilka tysięcy ludzi. Ale w trakcie sezonu przyjeżdża masa turystów. Wyobraźcie sobie, że z naszej sieci w Sylwestra korzystało tutaj i w okolicach kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Jeszcze przed świętami dostawiliśmy tutaj mobilną stację bazową. Podobną i proces jej montażu widzieliście już w materiale z Orange Warsaw Festival. Tu macie link. Czym się różni ta stacja bazowa od tej na nizinach? Ta stacja bazowa musi być mocniejsza. Musi być odporna na warunki atmosferyczne, śnieg, deszcz, silny wiatr. Dlatego jest mocniejsza, gęściej skatowana, ma mocniejsze odciągi, po to, żeby mogła pracować w sposób nieprzerwany, odporna na te wszystkie warunki. A jak ta stacja bazowa łączy się z resztą sieci? Poprzez łącze radioliniowe. To sama puszeczka, która wisi tam na górze. Ona zapewnia to, że Wasze dane są transmitowane do węzła transmisyjnego, a tam światłowodem już do sieci rdzeniowej operatora. I to zawsze musi być po linii prostej? Tak, to jest warunek konieczny do tego, żeby to łącze w ogóle działało. W takim razie zobaczmy, co jest po drugiej stronie. Chodźcie. Czy tutaj właśnie kończy się ta radiolinia? Tak, tutaj się kończy radiolinia, tutaj też jest podpięty światłowód i tym światłowodem te dane transmitowane są dalej do sieci rdzeniowej. Łatwo jest zestawić taki ciąg w górach? Bardzo trudno. Wszelkiego rodzaju lasy, pagórki, wzgórza, góry powodują to, że takie łącze uzyskać jest bardzo trudno. Często posiłkujemy się do tego, żeby takie łącze móc zestawić najnowszymi technologiami, na przykład dronem, który wzbija się w górę i robiąc panoramy dookoła, sprawdza, czy z danego miejsca widać węzeł transmisyjny. Słyszałem, że te stacje bazowe w Karpaczach żeśmy dodatkowo dozbroili. O co chodzi? Jak to się robi? W Karpaczu przeprowadziliśmy refarming sieci, czyli część pasma 3G przeznaczyliśmy pod usługi 4G. Dzięki temu Wasze dane będą mogły być transmitowane szybciej. Przygotowaliśmy mały eksperyment, by pokazać Wam, o co chodzi. Wyobraźcie sobie, że to jest pojemność sieci. Taki mały kubeczek. Poza sezonem korzysta z niego niewiele osób. A teraz wyobraźcie sobie, że przyjeżdżają turyści. To mogą być turyści? Oczywiście, proszę bardzo. Wyobraźcie sobie, że przyjeżdżają turyści. I co, myślicie, że komfortowo się pije z takiego kubeczka? Z taką ilością słomek? No nie. Dlatego przeprowadzany jest refarming, który zwiększa pojemność sieci. Uznajemy, że to sieć w Karpaczu? Oczywiście, po refarmingu. Po refarmingu. I teraz wyobraźcie sobie, że jest dużo więcej miejsca dla wszystkich. Każdy może z tego korzystać. Od razu zaznaczam, rurki będą do ponownego wykorzystania. Przygotowując się na zimę, dzięki refarmingowi powiększyliśmy pojemność naszej sieci 4G LTE w Karpaczu o 60%. Podobne zmiany wprowadziliśmy też w Zakopanem i w kilkunastu innych miastach. Dzięki, ze mną byliście. To jest wszystko na dzisiaj. Więcej o naszej sieci mobilnej przeczytacie w linku na dole. Cześć!